10 największych pożarów w Polsce. Zaznaczam, bierzemy pod uwagę III Rzeczpospolitą. A w związku z tym, że ciężko mi posegregować te pożary według jakiegoś czynnika, więc prezentuję je w kolejności chronologicznej, od najstarszych do najmłodszych. Pożar lasu koło Żagania. Ogień najprawdopodobniej powstał w wyniku działań wojskowych. Zauważono go około godziny 13.09 sierpnia 1992 roku. Początkowo rozgorzał teren poligonu wojskowego niedaleko wsi Czerna, gdzie spłonęło 500 hektarów lasu. Następnie ogień przeniósł się na teren lasów państwowych. Akcja gaśnicza trwała 2 dni. Z uwagi na specyfikę rozprzestrzeniania się ognia były trudności z jego opanowaniem. Wieś Czerna, położona w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru, przygotowana była do ewakuacji. Podobnie wieś Żaganiec. Poważnie zagrożona była stacja paliw CPN zlokalizowana na przedmieściach Żegania, zaopatrująca w paliwa płynne zachodnią Polskę. Na szczęście strażacy zdołali skutecznie obronić ją przed eksplozją. W sumie przy gaszeniu pożaru brało udział około 1700 osób, 120 jednostek straży pożarnej, 2 helikoptery, 6 samolotów gaśniczych i 2 czołgi gaśnicze. Spłonęło 3058 hektarów lasu. Pożarzysko miało wymiar 8 km długości na 4 km szerokości. Pożar Puszczy Noteckiej, drugi co do wielkości pożar lasu w Polsce po II wojnie światowej, który miał miejsce w Puszczy Noteckiej 10-11 sierpnia 1992 roku. Las zapalił się około godziny 16-10 sierpnia 1992 roku od iskier sypiących się z zablokowanych hamulców pociągu relacji Poznań-Krzyż. Mimo natychmiastowo podjętej akcji gaśniczej, ogień szybko się rozprzestrzenił, m.in. wskutek niskiej wilgotności ściółki. Pożar trwał do późnej nocy następnego dnia i zakończył się dzięki gwałtownej burzy, która w ciągu zaledwie 15 minut ugasiła ogień. W ciągu 9 godzin spłonęło prawie 6 tysięcy hektarów lasu, 19 budynków gospodarczych i 3 gospodarstwa. Nie było ofiar w ludziach. Usuwanie skutków pożaru trwało 3 lata. Wzdłuż torowiska utworzono 8-metrowe pasy przeciwpożarowe. Na obszarze odnowionego lasu, nie dalej niż w promieniu 1,5 km od siebie, postawiono cysterny o pojemności 60 tysięcy litrów. Pogłębiono również naturalne obniżenie terenów, w których pokazała się woda, tworząc w ten sposób 9 zbiorników wodnych. Pożar lasu w nadleśnictwie Rudy Raciborskie. Największy pożar, jaki miał miejsce w Polsce oraz Europie Środkowej po II wojnie światowej. Trwał od 26 do 30 sierpnia 1992 roku i strawił ponad 9 tysięcy hektarów. Pożar rozpoczął się 26 sierpnia 1992 roku, około godziny 13.50 i chwilę później został zauważony w oddziale 109 leśnictwa Kiczowa. Warunki meteorologiczne były wyjątkowo sprzyjające pożarowi. Temperatury ponad 32 stopni Celsjusza. 30 sierpnia w Kaliszu i Łodzi zanotowano nawet 38 stopni Celsjusza. Występował silny wiatr z południa. Prawdopodobną przyczyną zapłonu była iskra spod kół hamującego pociągu. Pożar udało się ugasić dopiero 4 dni później, a jego dogaszanie trwało do 12 września. Dużą rolę podczas gaszenia odegrało masowe użycie 26 samolotów zrzucających wodę na czoło ognia. Ponadto w akcji gaszenia pożaru brało udział około 1100 samochodów pożarniczych, śmigłowce, 50 cystern kolejowych i 6 lokomotyw, a także sprzęt ciężki, taki jak czołgi inżynieryjne, pługi i spychacze. W sumie w akcji gaśniczej brało udział około 10 tysięcy osób. Zniszczenia na terenie nadleśnictw miały cechy klęski ekologicznej. W pożarze zginęły 2 osoby, strażacy. Ofiarą została także osoba postronna, młoda kobieta, 23-letnia Gabriela, została przygnieciona śmiertelnie przez wóz strażacki jadący do akcji gaśniczej, który wpadł w poślizg i wypadł z drogi. Strażacy ucierpieli w wypadku. 50 osób odwieziono do szpitala, a lekko poszkodowanych było około 2000. Spłonęło 15 wozów gaśniczych i 26 motopomp. Rozgrzany popiół pogorzeliska zniszczył 70 km węży strażackich. Spłonęło łącznie 9 tysięcy hektarów, 6 tysięcy hektarów w ówczesnym województwie katowickim. Nie doszło do zniszczeń zabudowań i zakładów produkcyjnych.
pożar w hali Stoczni Gdańskiej. Pożar, który miał miejsce 24 listopada 1994 roku podczas koncertu w hali Stoczni Gdańskiej w Gdańsku. W wyniku obrażeń śmierć poniosło 7 osób. 24 listopada 1994 roku w hali widowiskowej odbywała się impreza muzyczna, koncert zespołu Golden Life, a później miała zostać wyemitowana bezpośrednia transmisja z rozdania nagród MTV. Na koncert przyszło około 2000 osób. W godzinę po zejściu muzyków ze sceny zauważono ogień na drewnianej trybunie w głębi sali. Początkowo nikt się nie przejął zjawiskiem, myślano, że jest to efekt świetlny, uświetniający koncert. Ochrona próbowała zdusić ogień w zarodku. Bardzo szybko ogień zaczął się rozprzestrzeniać, zajęła się kurtyna i pożar sięgnął sufitu. Gdy zgasło światło, wybuchła panika. Wszyscy zrzucili się do jedynego znanego im wyjścia z hali, głównego, które nie było w pełni drożne. Ludzie przewracali się o siebie nawzajem i byli parzeni gorącym powietrzem. Wśród śmiertelnych ofiar pożaru były 2 osoby. W wyniku ciężkich obrażeń zmarło w szpitalach kolejnych 5 osób, w tym 2 ochroniarzy. Rannych zostało około 300 osób. Najciężej poparzeni zostali przewiezieni do specjalistycznego szpitala leczenia oparzeń. Przyczyną powstania pożaru było podpalenie. Sprawcy do dziś nie ustalono. Na ławie oskarżonych zasiedli organizatorzy imprezy, którym zarzuca się niezapewnienie drożnych wyjść ewakuacyjnych oraz ominięcie podstawowych zasad zabezpieczeń przeciwpożarowych. M1 to sieć centrów handlowych skupiająca pod jednym dachem zarówno sklepy wielkopowierzchniowe, jak i również butiki i punkty usługowe. Jedno z takich centrów handlowych znajduje się w Zabrzu. Tam też doszło do pożaru. Pożar objął łącznie powierzchnię około 12 tysięcy metrów kwadratowych. W sklepach i na ich zapleczach znajdowały się m.in. materiały i produkty łatwopalne, sztuczne choinki, farby, lakiery czy fajerwerki. Strażacy korzystali przy tym z istniejących hydrantów, podczas głównego natarcia używali też wody dowożonej samochodami. Już po kilkudziesięciu minutach pożaru dach większej części płonącego fragmentu kompleksu zawalił się, a ściany pochyliły się do środka. Decyzję o wejściu do płonącej części obiektu do rana uniemożliwiały pojawiające się tam nowe zarzewienia ognia. Wydarzenia te miały miejsce w nocy z 25 na 26 grudnia 2008 roku. Finalnie spłonęło około 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Pożar hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim. Miał miejsce 13 kwietnia 2009 roku. Pożar wybuchł około północy w budynku hotelu socjalnego, w którym było zameldowanych 77 osób. Ogień w bardzo szybkim tempie rozprzestrzenił się na wszystkie piętra budynku, co odcięło mieszkańcom drogę ewakuacji. Według opinii biegłych pożar został zaproszony w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej. Nie udało się ustalić, co było bezpośrednią przyczyną zwarcia. Zginęło 23 osoby, a 21 zostało rannych. Katastrofa kolejowa w Białymstoku. Poważny wypadek kolejowy, który miał miejsce nad ranem 8 listopada 2010 roku na stacji Białystok w rejonie zakładu PKP Energetyka i na stawni wykonawczej BL1. Do wypadku doszło około godziny 5.30. Zderzyły się ze sobą pociąg towarowy Orlen Coal Trans relacji Płock-Sokółka i pociąg towarowy PKP Cargo relacji Białystok-Warszawa. Pociąg towarowy Orlen złożony był z lokomotyw spalinowych, zaś jego ładunkiem było paliwo. Na skutek zderzenia doszło do wyklejenia pociągu spółki Orlen, a następnie zapalenia się lokomotywy, rozszczelnienia i wybuchu jednego z wagonów cystern z paliwem. Eksplozja wywołała pożar, który objął 17 z 32 wagonów. Na skutek kilkugodzinnego pożaru, którego dogaszanie zostało zakończone około godziny 1 w nocy następnego dnia, nastąpiły liczne uszkodzenia infrastruktury kolejowej stacji Białystok. Akcję ratunkową prowadziło 39 zastępów straży pożarnej. W sumie w operacji udział wziął około 160 strażaków. Ze względu na wysoką temperaturę oraz groźbę wybuchu akcja była prowadzona w bardzo trudnych warunkach. Ogień został opanowany około południa, jednakże prace związane ze schładzaniem cystern trwały jeszcze kilka godzin po ugaszeniu ich. Przed drugim wybuchem udało się uratować 15 cystern. Dodatkowym zagrożeniem były łatwopalne ładunki stojące na pobliskich bocznicach, np. węgiel kamienny.
Kościół Świętej Doroty w Łodzi. Kościół parafii rzymskokatolickiej w Łodzi na osiedlu Mieliszki. Usytuowany był przy ulicy Pomorskiej 445. 31 sierpnia 2015 roku około godziny 4 rano w kościele wybuchł pożar. Mimo szybko podjętej akcji ratunkowej nie udało się go ugasić i spaleniu uległa wieża, cała konstrukcja dachu, część drewnianych ścian i doszczętnie wypaliło się wnętrze. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej. Rada Miasta Łodzi zdecydowała o wsparciu finansowym odbudowy kościoła w oryginalnej formie. Również metropolita łódzki ogłosił zamiar odbudowy kościoła i zbiórkę na ten cel. Niestety do dziś do tego nie doszło. Wybuch gazu w murowanej Goślinie. Wybuch gazu i pożar w wyniku rozszczelnionego gazociągu gazu ziemnego wysokiego ciśnienia w Muranowie Goślinie, który miał miejsce 26 stycznia 2018 roku około północy. 10 osób zostało ewakuowanych, nikt nie zginął ani nie został ranny. Spłonął jeden budynek gospodarczy, 3 budynki mieszkalne zostały znacznie zniszczone w wyniku pożaru, a 15 kolejnych w różnym stopniu zniszczone przez promieniowanie cieplne i eksplozję. Ryzyko było porównywalne z akcją w Jankowie Przygodzkim. Oddziaływanie na budynek było jednak znacznie mniejsze. W akcję ratowniczą na miejscu eksplozji zaangażowanych było 48 zastępów straży pożarnej, 2 zespoły ratownicze i policja. Był to gazociąg z lat 70. XX wieku. Według wstępnych ustaleń wybuch nastąpił samoczynnie, jednak w miejscu, w którym kilka tygodni wcześniej były prowadzone prace związane z budową chodnika. W wyniku awarii oraz pożaru gazociągu w Wielkopolsce dostaw gazu zostało pozbawionych około 3,5 tysiąca osób z miejscowości zasilanych ze stacji PSG. Pożar w Escape Roomie w Koszalinie, czyli pożar, który miał miejsce 4 stycznia 2019 roku. W jego wyniku śmierć poniosło 5 osób, a jedna została ranna. Pożar wybuchł około godziny 17.15 w dwupiętrowym budynku. Pożar objął jeden z pokojów, który sąsiadował z pokojem, gdzie przebywało 5 nastoletnich dziewczyn. Po tej tragedii premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmianę przepisów dotyczących escape roomów. Standardy pomieszczeń ma wyznaczać straż pożarna, policja oraz nadzór budowlany, gdyż działalność escape roomów nie podlega osobnym uregulowaniom prawnym. Nie ma też rejestru tego typu usług w Polsce. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje 2 pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!